Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Ja nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest drugi odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Wczoraj rozpoczęliśmy naszą lekturę od pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju. Dzisiaj będziemy ją kontynuować. Przeczytamy czwarty, piąty i początek szóstego rozdziału Księgi Rodzaju. Będzie to historia opowiadająca o rozlewającym się w świecie grzechu. Byliśmy już świadkami wczoraj grzechu Adama i Ewy. Dziś usłyszymy o morderstwie, o bratobójstwie Kaina na Ablu oraz o innych złych czynach, których dopuszczali się ludzie. Na początku jednak otwórzmy nasze serca i umysły na działanie Ducha Świętego. Pomódmy się fragmentem listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział jedenasty, wersety od 33 do 36. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są jego wyroki, i nie do wyśledzenia jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Posłuchajmy teraz kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju, rozdział czwarty, werset pierwszy, do rozdziału szóstego, wersetu czwartego. Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: Otrzymałam mężczyznę od pana. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po jakimś czasie Kain składał panu w ofierze płody roli, i również Abel składał pierwociny z drobnego bydła i z jego tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie. A przecież ty masz nad nim panować. Kain zwrócił się do swego brata Abla. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział: Nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do pana: Zbyt wielka jest kara moja, aby mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem, i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale pan mu powiedział: O nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy. Dał też pan znamię Kainowi, aby go nie zabił nikt, kto go spotka. Po czym Kain odszedł od pana i zamieszkał w kraju Nod. Na wschód od Edenu. Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna Henoch. Henoch był ojcem Irada, Irat ojcem Mechujaela, a Mechujael ojcem Metuszaela, Metuszael zaś Lameka. Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada. A drugiej Silla. Ada urodziła Jabala. On to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy. Brat jego nazywał się Jubal. Od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie. A Silla, ona też urodziła Tubalkaina. Był on kowalem sporządzającym wszelkie narzędzia z brązu i z żelaza. Siostrą Tubalkaina była Naama. Lamek rzekł do swych żon Ady i Silni: Słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy. Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set. Gdyż, jak mówiła, dał mi Bóg innego potomka w zamian za Abla, którego zabił Kain. Setowi również urodził się syn. Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka... Na podobieństwo Boga stworzył go. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie, wtedy gdy ich stworzył. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn, podobny do niego jak jego obraz, i dał mu imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, wynosiła 930, i umarł. Gdy Set miał 105 lat, urodził mu się syn Enosz, a po urodzeniu się Enosza żył 807 lat i miał synów oraz córki. I umarł Set, przeżywszy ogółem 912 lat. Gdy Enosz miał 90 lat, urodził mu się syn Kenan. I żył Enosz po urodzeniu się Kenana 815 lat i miał synów oraz córki. Enosz umarł przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat. Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalael, a po urodzeniu mu się Mahalaela żył Kenan 840 lat i miał synów i córki. I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset lat, umarł. Gdy Mahalaleel miał 65 lat, urodził mu się syn Jered. A po urodzeniu się Jereda żył 830 lat i miał synów i córki. Gdy Mahalaleel miał ogółem 895 lat, umarł. Gdy Jered miał 162 lata, urodził mu się syn Henoch. A po urodzeniu się Henoch'a Jered żył 800 lat i miał synów i córki. Jered przeżył ogółem 962 lata i umarł. Gdy Henoch miał 65 lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem 300 lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha – 365. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem – a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Gdy Metuszelach miał 187 lat, urodził mu się syn Lamek. Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze 782 lata i miał synów i córki. Metuszelach umarł, mając ogółem 969 lat. Gdy Lamek miał 182 lata, urodził mu się syn a dając mu imię Noe, powiedział Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął”. Lamek po urodzeniu się Noego żył 595 lat i miał synów i córki. Umierając, Lamek miał ogółem 777 lat. A gdy Noe miał 500 lat, urodzili mu się Sem, Ham i Jafet. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na Ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Pan rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na Ziemi olbrzymi. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze mający sławę w owych dawnych czasach. Ostatni, trzeci fragment dzisiejszego studiowania Bożego Słowa to kontynuacja pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Usłyszymy za chwilę. Wersety od 19 do 36. Te teksty będą nas przybliżać do tajemnicy objawienia się Chrystusa jako Mesjasza, jako syna Bożego. To ważne, abyśmy nie odrywali wzroku, czytając Stary Testament, od Chrystusa, bo tylko z perspektywy Chrystusa możemy zrozumieć to, o czym mówi nam Stary Testament. Bez Chrystusa Stary Testament staje się zamknięty, niezrozumiały dla czytelnika. Myślę, że w kolejnych dniach naszego studiowania, słuchania Słowa Bożego, będziemy to rozumieli coraz lepiej. Chrystus jest kluczem do Biblii. Posłuchajmy zatem kolejnego fragmentu z Ewangelii według Świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego. Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który stępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem. Ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha wstępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam jutro na kolejny odcinek Biblii w rok. Przez cały ten rok będziemy starać się czytać Biblię fragment po fragmencie, trzy, cztery rozdziały, tak aby w ciągu 20 minut każdego dnia wystarczy tylko poświęcić te 20 minut, abyśmy w ciągu tych 365 dni, które są przed nami, przeczytać całe Pismo Święte. Nie tylko zapoznać się z jego treścią ale odszukać na kartach Biblii także samego siebie. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia jutro.